Witam Państwa, plantacja brokuła na zbiór wiosenny. Brokuł dość dobrze teraz ruszył, zrobiło się wilgotno, nie potrzeba podlewać. Wygląda to dość ładnie, zaczęły róże. Róże pojedyncze, proszę Państwa, gdzieś w granicach 0,5 cm. Ten brokuł będzie zbierany dla przemysłu i na świeży rynek, więc trzeba by zwrócić uwagę na bor. Także należy zacząć już dokarmiać preparatami zawierającymi bor. Tutaj nie ma znaczenia jakimi. Jeżeli chodzi o azot, to wszystko to, co miało być wysypane, zostało wysypane. Można jeszcze, ponieważ jest dość mokro, trudno powiedzieć, jaka za chwilę będzie temperatura, można jeszcze zabezpieczyć tą plantację przed chorobami, bo może wyjść jakaś alternarioza, czyli czerń krzyżowych. Więc mamy parę preparatów: Luna Experience, Scorpion, Dagonis, i to można byłoby zastosować. Wszystkie te produkty mają 14 dni karencji, więc należałoby to zrobić już za chwileczkę, żeby plantacja była zabezpieczona. Zbiór z producentem przewidujemy gdzieś za jakieś 3-4 tygodnie, w zależności oczywiście od przebiegu pogody. Proszę Państwa, na tym polu prowadzimy monitoring tantnisia też. Tu w tym rejonie tantnisz się nie pokazał jeszcze, nie ma oblotu, więc na razie mamy z tym szkodnikiem spokój. Jeżeli chodzi o insektycydy, tak naprawdę nie potrzeba nic tutaj stosować, nie ma szkodników i jest plantacja zabezpieczona. Śmietka też przestała latać, ostatnie jakieś tam odłowy były w zeszłym tygodniu i teraz mamy czysto. Zapraszam do oglądania innych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych. Witam Państwa, plantacja brokuła na zbiór letni, posadzona gdzieś tam w okolicach początku kwietnia. Róże zaczynają się już dość dobrze tworzyć. Wygląda właśnie tak. Wykarmione dość dobrze, nie ma żadnych większych problemów. Ochrona też przeprowadzona jest dość dobrze. Pułapce zaczynają odławiać się tantniś, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Jeszcze na polu aż tak bardzo go nie widać. Przechodząc zwróciłem uwagę, że jeszcze go za dużo nie ma, aczkolwiek już się zaczyna pojawiać. Jest mokro, więc należałoby tak naprawdę chyba od tego momentu zacząć liczyć dni, żeby wykonać oprys na masowe loty. Czyli mamy dzisiaj środę, 8 bodajże czerwca, więc 7 dni on będzie musiał dojrzewać, 3-4 dni jak po złożeniu jaj z jaj mogą się wylęgać larwy, więc około 10 dni należałoby wykonać zabieg preparatami Afirm lub Spintor lub Coragen z dodatkiem produktu Protector, który to będzie przyklejał substancję aktywną do liścia. Te zabiegi trzeba wykonać w trochę większej ilości wody. Oczywiście można też użyć produktów biologicznych zawierających bakterie Bacillus thuringiensis czy przetrwalniki tych bakterii, ale trzeba wszystkie produkty umieścić tak naprawdę na spodniej stronie liścia i tam je przykleić do blaszki liściowej. Przypominam o stosowaniu preparatów borowych, zwłaszcza przy brokule, który ma być sprzedawany na świeży rynek, żeby potem nie było problemu z pustą łodygą. Pogoda jest nieprzewidywalna, jest teraz dość ciepło, dość wilgotno, więc ten brokuł będzie rósł dość szybko, ale też jest dość duża wilgotność powietrza, więc niektóre mikroelementy i wapń będą słabo przemieszczane po roślinie. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak również innych filmów z plantacji warzyw gruntowych.